Witam Muzeum Okręgowym. Dzisiaj będziemy mieć taką nietypową lekcję pod wykorzystaniem naszej książeczki muzealnika. Czy ktoś już miał już w rączkach? Tak, super. To część jest zapoznana. Czyli będziemy zwiedzać i poznawać historię za pomocą tej książeczki. Później sobie również ją uzupełnimy. Nasze muzeum z książeczką, tak jak już było powiedziane wcześniej. I ja myślę, że część z Was już wie, że ta książeczka nie tylko nas oprowadzi po naszym pięknym muzeum w ratuszu, ale również Wam pomoże poznać historię wystawy w Rynku 3 i w Muzeum Etnograficznym. Do prawdziwej reprodukcji.
witam Was bardzo serdecznie w Muzeum Etnograficznym. To jest jeden z oddziałów naszego Muzeum Okręgowego w Tarnowie. Specyfiką naszej pracy jest przede wszystkim promocja kultury ludowej, ale głównie zajmujemy się tutaj również Romami, czyli Cyganami. To jest nazwa stosowana naprzemiennie. Cygan i Rom. Cygan to jest nazwa potoczna, używana codziennie bez jakiegoś takiego wydźwięku wyższego, politycznego, a Rom to jest nazwa poprawna politycznie, używana współcześnie przez elitę, na przykład intelektualną romską, czy polityków romskich, którzy na przykład występują w imieniu Romów w parlamentach europejskich, czy na jakichś ważniejszych spotkaniach, zebraniach. Nasz przewodnik nam sprowadzi dalej. Kochani, Romowie dawniej wędrowali, jak już powiedzieliśmy, wędrowali taborem. Tabor to jest taka grupa wodów, która jest zaopatrzona w koniki do transportu. Wozy są połączone ze sobą i wędrują. Zatrzymują się na kolejnych postojach. Tymi postojami jest polana w lesie, jest jakiś skrawek ziemi nad rzeką. Oni szukali takiego skrawku ziemi nad rzeką. Po co? Do kąpieli, prawda? Żeby się napić, żeby napoić konie, żeby wyprać jakieś brudne ciuchy. Oczywiście. Zobaczymy, ile zapamiętaliście najważniejszych informacji. Proszę bardzo.